to jest projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Janki, druk nr 4413. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, projekt Komisji Infrastruktury Inwestycji, numer druku znany. I nasza opinia w paragrafie pierwszym opiniuje się pozytywnie zamierzenie inwestycyjne pod nazwą budowa warsztatu samochodowego z częścią magazynową na działce numer 578/2 obręb 61 jednostka ewidencyjna podwórze przy ulicy Kijanki w Krakowie. Uzasadnienie, jest to odpowiedź na pismo z Wydziału Architektury Urbanisty. Wcześniej w sprawozdaniu przedstawiałem sprawę dotyczącą tego zamierzenia. Dziękuję. Ja chciałbym Państwa poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały i otwieram dyskusję nad projektem, jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos. Proszę bardzo, Panie Rozpokrycie. Proszę Państwa, chciałbym dodać tutaj w tym wniosku, to jest zakład prowadzony przez Pana Andrzeja i Marka Chybałów. Zakład, który ma bardzo długą tradycję i cieszy się wyrobieniem okrajowym nie tylko w Kreskach Berlika, ale w okolicznych mieszkańców. Także jeżeli tutaj jest wniosek o rozbudowę tego zakładu, to przypuszczam, że mieszkańcy na tym wniosku skorzystają. Dziękuję bardzo. I czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos? Pan radny Zgór, proszę. Ten zakład istnieje, Szanowni Państwo, ponad 20 lat, więc popieram Pana Jarka w tej sprawie i jak najbardziej jesteśmy za. Jestem za. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Rozumiem, że poprawki też się tutaj składa. W takim razie przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały według druku nr 4413 w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Kijan. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I widzę, tym samym uchwała została podjęta.